Dzień dobry, moi misie kolorowe, witam was w kolejnym odcinku z Trackmania Uni. Jest wtoreczek, jest hantereczek, lecimy. Zrobiłem to nawet przed 6,9. No właśnie, tak się zdziwiłem, dlaczego kurde, tak szybko? Co to się tak, co to się wydarzyło, dupie, no, przepraszam bardzo? Zaczynała się plansza, to wiesz, motorek się w dupie odpalił, no. A, okej, okej, okay, no. dobra. Tak, chciałem właśnie propos jeszcze powiedzieć, bo zapomniałem u siebie tego powiedzieć, że przetestowałem to, co mówiłeś ze wspierakami, że reklamy ci się odpalają. Mhm. U mnie nikomu się nie odpaliły, ja miałem wyłączone. O proszę. No to ja też chyba wyłączę w takim razie. No także kłamałeś, zarabiasz, nie dość, że pieniądze jeszcze bierzesz od nich, to jeszcze im reklamy wrzucasz, bo nie wiem ile sekund minęło i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wpierdalasz. No. Już teraz nie ma tych sekund, przecież już od tego odeszli, od kiedy Susan Wojcicki nie jest panią dyrektor. A cholera wie, cholera a wie. A chuj ich wie, nie? Rozumiem. No. A propos zarabiania i sporników, no to będę musiał wymyślić sobie coś innego. Dawaj, ja ci już wymyślam, proszę bardzo. Ewentualnie zrezygnować po prostu z jednego segmentu ze spornikami. Oho. Gdyż, no, nagrałem teraz testowanie map sam. Znaczy z kulfonem, bez sporników, o to chodzi. No i odbiór niestety jest dużo lepszy. Naprawdę, w komentarze, że o, to naprawdę się super ogląda, jak nie ma sporników i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest też tak, że ja mam coś do zrzucenia spornikom, że nie wiem, że są głupi czy coś w tym stylu, tylko po prostu jest mniejszy chaos i mamy więcej możliwości faktycznie porozmawiania o tych planszach i skupienia się na nich, nie? A nie, że wiesz, 1000 osób próbuje coś powiedzieć naraz. I... Bo, przepraszam, że ci przerwę, ale może dlatego, że po prostu ludzie nie wiedzieli bądź nie ogarniali, jaki jest zamysł tego. To znaczy wiedzieli, bo myśmy mieli mnóstwo dyskusji na ten temat już ze spornikami, bo nawet był moment, w którym wprowadziliśmy nowe zasady, że jest jedno upomnienie na odcinku, następne to już jest ban i tak dalej, i tak dalej. Bo naprawdę, bo tam się tworzył chaos w pewnym momencie, straszne, nie do wytrzymania wręcz. Więc wiedzą, jaki był zamysł, może tak. Natomiast wydaje mi się, że przynajmniej kilka odcinków polecimy bez sporników, jeżeli chodzi o testowanie map. A nie wiem, być może zastąpię to po prostu czymś dodatkowym, a być może w ogóle, gdyż no, ze startu w ogóle miało być tak, że jeżeli będę miał powyżej 200 sporników, a mam powyżej 200 sporników, bo około 250, to będą dwa odcinki w tygodniu dla sporników i takie dwa odcinki są, a dodatkowa seria z testowania map to było już po prostu tylko i wyłącznie moja dobra wola, że coś takiego dodałem, nie? Mhm. Także zobaczymy, jak będzie, natomiast na pewno przez kilka odcinków tych sporników na testowaniu map nie będzie, gdyż, no mówię, i no... I się kurwa doigraliście, proszę bardzo, no. Ale to nawet nie chodzi o tutaj o dopierdalanie ja się do... Ja robię! No dobrze, tylko że nie każdy to rozumie i ja próbuję tutaj... No i chuj! Ja próbuję swoje pieniądze ratować! Nie uratujesz już, za późno, już! Ja inflacja jest zeżarła, kurwa! My powinniśmy przewaloryzować, ja powiedziałem u siebie w materiale, że nie powinniśmy, ale powinniśmy, kurwa! Oni 500 na 800 chcą robić, a my piątki na ósemkę kurwa nie robimy, no. No, to prawda. No, a no, o właśnie! No, patrzcie kurde, jacy my dobrzy jesteśmy. Dalej za 4,99 wspierak. No, no nieważne. Tak czy siak odbiór jest na tyle dobry, że no pójdę w tę stronę, bo no dawno nie miałem takich pozytywnych komentarzy, ty właśnie wiesz, typu, że no ja pierdzielę, to się dobrze ogląda i tak dalej, nie? Bo też wydaje mi się, że po prostu sama forma testowania map, gdzie trzeba się skupić na tych mapach, nie jest dobrym do tego typu rzeczy. Już lepsze byłoby, nie wiem, pograć w Golf with Your Friends, gdzie chaos jest wręcz wskazany i jest śmiesznie, tak? A nie gdzie się trzeba faktycznie na tym skupić. A ja mam pomysł dla ciebie na giereczkę. Jakbyś szukał takiej, że będzie chaos potrzebny i że... Pummel Party. Bummel Party? Bummel, przez py. Py jak co? Pierdoła. A co to jest to? Co to jest? Bummel Party to masz taką planszówkę, w której masz... po prostu rzucacie kośćmi i raz na turę jest... znaczy po każdym rzucie każdego gracza jest minigierka. Okej. Okay. I sobie napierdalasz różne minigierki, no i celem jest... nie pamiętam, czy zniszczenie wszystkich oponentów, czy po prostu dojście do mety. Okej. Okay. No to i można to jest spróbować. Taka kurwa beka, powiem ci tak. Jakbyś kiedyś to nagrywał, to jestem chętny na gierkę. Tylko to są gierki takie. No tam runda od pół godziny do godzinki trwa, nie? A, no to tak średnio. No, ale tak... człowieku, jaki content byś miał? No zobaczymy. Zobaczymy generalnie.
Spróbujemy może jeden odcineczek ze spornikami polecieć, natomiast jeżeli oczywiście naprawi się w końcu ten Discord pierdzielony, bo a wywaliło. Co ci z Discordem nie wiesz tak? Wiesz co, ja po aktualizacji wypierdzieliło mi ten połączenie z YouTube'em i wywaliło mi po prostu wszystkich sporników. No bo oj. Ten. I a właścicielem, fizycznie właścicielem Discorda jest Jaffson, który poszedł do roboty i po prostu nie mieliśmy jak się zgrać, bo na weekend mnie nie było i tak dalej. On musi mi dać tego, wiesz, właściciela, żebym ja połączył to konto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam dużo, dużo kombinacji jest. I zresztą zaraz po tym nagraniu będę to zmieniał, bo właśnie do mnie pisze w tym momencie. Hehe, wywołałem go. No, ale jak najbardziej w przyszłym tygodniu możemy się zgadać, znaczy w tym tygodniu w zasadzie, bo jak wy to oglądacie, to w tym tygodniu. I z Hunterem możemy polecieć jeden taki odcineczek dla sporników, a czemu by nie? No zobaczysz, co to będzie, tylko no to powiem tak, im więcej osób, tym lepiej. Bo oj, tam będzie dużo, gwarantuję ci. Tam będzie chyba z 8 albo 10 nawet może brać udział. A nie, tylko to nie, czekaj, to do mnie przychodzi na nagranie 15, normalnie. A, no to będą musieli poczekać w kolejce. Okej. Okay. No zależy, już jak... rozumiesz, dlaczego jest chaos na testowaniu map? Tak. Nie rozumiem, dlaczego tyle osób bierzesz w sumie, ale... No bo no, każdy spornik ma prawo wejść, no i tyle, no jest jak jest. No ale to każdy spornik ma prawo wejść w tym czasie akurat. No tak. A nie lepiej sobie to podzielić na 5 na przykład? No tak, no ale to... Jakie kryteria wyboru tych sporników wtedy? No siema, robimy sobie tak po kolei na przykład, że byłeś ty. No ojej, i dobra, i se zapisuję. Zapisuję se to w notesiku. Przecież ty mnie dodatkowej roboty każesz teraz robić. Nie no dobra, żartuję sobie oczywiście. Spokojnie, jak są takie gierki typu, nie wiem, graliśmy ze spornikami z Golf With Your Friends na przykład, gdzie no też jest ograniczona liczba osób. No to kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy dostanie do stołu, to gra, nie? Na takiej zasadzie. Bo nie ma innego wyjścia. No, trzeba mieć lefrek z chudego byka. Lefrek, dokładnie. I pajaka. No to Marcinie, w takim razie może już druga plansza jedziemy, a jeszcze ludzie, wiesz, ciekawi są, nie? Co cię tam uszczęśliwiło bądź zirytowało w tym średniowieczu miniętym. Średniowieczu miniętym? Tak, to serial był o średniowieczu, no nieważne. Byłem na weselu, bardzo dobrze się bawiłem. To było chyba pierwsze wesele w moim życiu, na którym... Na którym się dobrze bawiłeś. Tak! Bo ja generalnie nie lubię... Natalka! Umówmy się, że na swoim własnym weselu to ty tak, wiesz, masz więcej rzeczy do pilnowania niż do zabawy. Chyba ty, kurwa, ja się bawiłem fenomenalnie. Znaczy, ja też się świetnie bawiłem, ale no mimo wszystko jakiś tam stresik i wszystko po kolei, nie? Chyba ty! No, jeszcze raz ci powtarzam, chyba ty! Ja, na ty, Lisia, wola, absolutnie. I tak, to było pierwsze wesele, na którym, bo teraz powiem to, co faktycznie chciałem powiedzieć. Była 21, nagle się zrobiła 4 i nagle mówią, że koniec wesela. I ja, jaki chuj, przecież to kurwa dopiero od 2 godzin trwa. Takie wiesz, dosłownie tak mi to zleciało, tak się dobrze bawiłem, a w ogóle dobrze się bawiłem też, bo świetnie różnice kulturowe poznałem, gdyż... Chciałem powiedzieć jak w neonówce, bo alkohol zaczął działać. No właśnie, alkoholu było... Mało jak. Brakowało, jak kurwa. Jak na mnie. natomiast. O 14 wesele się zaczęło, 16 kurwa, już puste flaszki. No, dokładnie, bo dostałem setkę. No, i piłem z Duńczykami ogólnie. O! Bo było tam 4 Duńczyków. No i powiem ci, że naprawdę, mimo że nie jesteśmy aż tak daleko od siebie, i że to Europa i tak dalej, to różnice kulturowe są naprawdę ogromne. I oni zachwyceni w ogóle, że mogą spróbować, wiesz, jakiegoś... Ci ludzie w życiu nie jedli bigosu, nie jedli, wiesz, gołąbków, barszczu, kurna, nawet nie jedli rosołu, człowieku, więc wiesz, fajnie, że mogłem im to wszystko przedstawiać niejako. Hello, no, this is rosół. No tak, no kurde, this is bigos. Wiesz, jak się uczyli mówić tego? Fajnie. Wiesz, ale jeszcze wytłumacz im, co to jest, no nie? No co to jest barszcz? No kurna, no beet soup, no. A co to jest beet? No bo nie kuma. No co ty, nie wiesz, co to jest beet? To jest beat, właśnie chciałem powiedzieć, every rapper has it. No dokładnie, nie wiesz co to jest beat, no chłopie, no kurwa, to se pobituj. Czy ja to dojechałem? Dojechałem, ale ściulowa strasznie. A powiedzieć, bo teraz gadam, na twoim odcinku jeździłem, a teraz gadam. No i kurwa, no. Zamiana ról, no i co? No dokładnie. No może nie kurwa, ale zamiana ról jak najbardziej. A ty 40 lokal się wykręcił, to ładnie. No dobrze, no, tak jakoś to powiedz mi, co ciebie uszczęśliwiło w tym tygodniu, bo wiem, że masz coś przygotowanego. No miałeś powiem o tym ci mówić, tak, Kroniki Myrtany w końcu skończyłem, kurwa jak ja się cieszę, 2 miesiące kurwa siedziałem nad tą grą i ale potwierdzam... Ale to chyba się dobrze bawiłeś, no.
i potwierdzam, że to jest pod względem w ogóle rozbudowania easter eggów, w ogóle całego pojęcia, jak zrobić grę, jest to kurwa tak dobre jak Hogwarts Legacy. O, tylko, proszę. Tylko, że to jest w świecie Gothica. To jest tak kurwa dobra gra, że to i to jest i za darmo jeszcze jest. I no Gothica trzeba mieć dwójkę złotą edycję. I to jest popierdolone. Jak oni jeszcze update wypuszczą i jeszcze, ja kurwa nie wiem. Nie wiem. Ja powiem ci, że jestem lekko zszokowany, bo niby oni mówili, a propos Hogwarts Legacy teraz, że mówili, że żadnych DLC-ków raczej nie będzie, ale no, ja naprawdę bym sobie jakiegoś DLC-ka ograł. I myślę, że zarobiliśmy na tym krocie w ogóle, nie rozumiem czemu niczego nie wypuszczają. A może już zarobili, po co ty chcesz, żeby oni więcej zarobili? Bo ja bym se pograł. No widzisz kurwa, oczywiście, no. Egoistyczne podejście, oczywiście, witaj. Że tak, egocentryczne człowieka. Typowy widz kurwa, typowy widz, ja typowy najważniejszy człowiek, ruch każdy dla jest mnie, egoistą. Oso kurwa, no proszę bardzo. Każde zwierzę na świecie jest egoistą, my też jesteśmy zwierzętami. Oczywiście, że tak, ale to trzeba promować inne wartości, a nie. Dobrze, promuję. Dobrze, zarobią. Promuję. Chcę Hogwarts Legacy. No dokładnie, oni zarobią. No przecież kurna, patrz jak nieegoistycznie do tego podszedłem. Ja mówię o ich zarobkach, a nie o swojej przyjemności z grania. Ale no. Spytałeś się kurwa, czy chcą? Chcieliby zarobić, byście zagrali w Eurojackpota, kurwa, nie. Ale ja chyba kurwa robili. Lepiej wiem, czy chcą, tak? Ja jestem przecież widzem i fanem, no to no, chyba lepiej tak wiem, co. Dokładnie jest, kurwa, tak. Co jest. Oni chcą, no człowieku, no nie będziesz mi mówił, co oni chcą, jak ja im mówię, co oni chcą, no. No, dokładnie. A propos dobrze, że zapytałeś, co mnie jeszcze uszczęśliwiło. Uszczęśliwiło mnie to, że Kick mi się rozrasta, czyli moja platforma nowa do streamowania. Mhm. Mam już 800 obserwujących. Brawo. Co jest sporo, bardzo fajnym wynikiem. Nagrałem filmik w ogóle ostatnio, jak ktoś tęsknił za filmami. Proszę bardzo, pan i władca nagrał film, możecie pójść, nawet kurwa należy pójść i ale zobaczyć. Ale ja chciałem inny kurwa film i co? Na chuj mnie to obchodzi, masz taki oglądaj. Nie podoba się to wypierdala, idź bigos zżreć kurwa z Duńczykami. A jeden był rudy w sumie. I patrz, był rudy, a nigdy bigosu nie jadł, no. No tak, bo mieszał tylko głową, nieważne, no. Dobra, już, głupie żarty, no. Także, ale to cię uszczęśliwiło tak naprawdę, czy tak tylko... No kurwa, pewnie, że tak, stary, chłop mi kurwa 30 subów zgiftował. Ja pierdolę, to ładne. Z każdy sub to jest $5, czyli on $150 i z tego 95% dla mnie, kurwa, jakbyś dostał taki dobry przelew, kurwa, na tipli. A co ty za te $5 sobie? Co ja za te $5? No. A na przykład 5 kilo pomidorów. Ostatnio były na promocji. No proszę. A resztę na flaszkę. Jeszcze po weselu mam kurwa tyle flaszek, kiedy ja to wypiję, nie mam pojęcia. Znaczy wiesz co, jak coś, to ja chętnie cię uwolnię od tego demona. Zapraszam. Ja byłem i jakoś kurwa nie dostałem, co jest? Kurwa pytałeś? Taki egoista kurwa. Trzeba było powiedzieć, chcę. Dobrze, proszę bardzo, całe gniazdo mi się kurwa bocianów zalęgło w garażu, także proszę bardzo, będziemy opróżniać. Jeszcze nie zdążyło odlecieć do ciepłych krajów. No proszę. Ja też właśnie bocianki teraz dostałem, ale głównie, bo ja naleweczki lubię robić, nie? Wódki ja nie pierdolę, piję. Ja bym był dobrym stand-uperem, przepraszam, że ci przerwałem, ale naprawdę byłbym dobrym stand-uperem. Nie, wydaje ci się tylko. Wydajesz to ty kurwa pieniądze niepotrzebnie na gierki, o, tyle ci mogę powiedzieć, to tyle ty ci się wydaje. To ty też. Nie, ja nie wydaję, co ty, ja dostaję. Tak. Oczywiście, że tak. A ty dostajesz wpierdol na przykład track money, o, proszę bardzo. O, proszę, ładny. O, kurwa, no. Co i tam dalej mieszkalować, pyby, kurwa, no. Z bigosem, z Duńczykami, kurwa, i rosołem, ty. Co prawda gorzej od mojego pyby, no ale niech ci będzie, że to nie najgorszy wynik. O, wylotowa prędkość bardzo dobra i dziękuję. O, kurna, jakim cudem. No, dziękuję, kurwa, no proszę. Co jest? No, ja się tu muszę skupić, bo ja widzę, że ja za dużo pierdolę i potem... Taki boli, hunter. No. Nawet taki hunter mnie objeżdża, no. Aj, dobra, już gówna. A wiesz, kto mnie wyprzedził? Simba. Dobra, kojarzę, tak. Simba. Widzieliście Króla Lwa 2 minuty? Tak, Królew 2 minuty. Simba. Opowiadaliśmy już kiedyś o tym, tak, jak mi się tak. Coś kojarzy. Piękne to jest. Ale powiem ci, że już mi się przejadły kapibary. Od kiedy mi o nich opowiedziałeś, to oglądałem już wszystkie chyba możliwe kapibary. A teraz się pojawiły nowe kapibary się pojawiły. Może nawet widziałem, ale... Jakie kapibary można spotkać w Szczecinie, widziałeś? Nie, to tego nie widziałem. No to już kurwa Adaś pokazuje. Już ale mówię. Ja już nie mam siły po prostu na kapibary, już mnie spokojnie, zmęczyły. Ja ci powiem, bo
Kapibara ja... wymiękara u mnie już jest aktualnie. Nie, jakie kapibary możemy spotkać w Szczecinie? Kapibara pogoniara, kapibara bosmaniara, kapibara pasztecikara, kapibara kebabiara. Dobrze, że nie kapibara pasztecikara. Kapibara jasnobłoniara, kapibara kajakara, kapibara stoczniara, kapibara szmulara, kapibara łasztowniara, kapibara paprykara od paprykarzu, kapibara, kapibara filharmoniara, kapibara jacyniara. No i kurwa takie, o proszę. O Jezus. A propos kapibar, nie no żartuję, to w te Mistrzostwa Europy. No niesamowite rzeczy w ogóle, szczególnie nasze lekkoatletki wyczyniają, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Nie oglądam, w ogóle nie śledzę tak. Ja też teoretycznie nie oglądam, ale co chwilę mi się trafia, że któraś z naszych właśnie wyczyniła jakieś totalne cuda, nie? Ja tylko słyszę o tym, że to było organizowane przez Sasina i że co chwilę jakieś oczywiście planowane rozpierdole na tej imprezie są, że coś kurwa poszło nie tak. Pytanie, a kto kierowcą był? No i kurwa wszystko jasne. Co? Nie kumam, nie załapałem żartu. Jakim kierowcą? Co? Już tłumaczę. Chodzi o to, że szanowny pan Sasin, jak się czegoś dotknie, to to spierdoli. No tak, no wiemy. No, to jest no. No, to znaczy dotknął w sensie, no, się mówi, też że... organizacji Mistrzostw Europejskich tych igrzysk. No tak. I to kurwa grali w jakiś futbol, a to jakieś flagi kurwa nagle spadały na bramki, a to jakieś hymny źle odegrane, jakieś kurwa inne rzeczy. Tutaj zawodnicy nie wiedzą, w jakich konkurencjach biorą udział. No takie kurwa typowe, wiesz, no wziął się za to dziaca, nie? Po prostu. A czy a propos tego, że w nie swojej konkurencji, to świetny motyw. Nie do końca wiem, o co tam chodziło, mnie, tylko mniej więcej, że w jednym biegu przez płotki wystartowała kobieta, która pchała kulą. Tak, z belgijskiego chyba teamu. Możliwe, tylko po to, żeby za jakiś tam jeden punkt dostali. Dwa. Nie za to, że, czy tam dwa, no bo możliwe. Ale powiem ci, że jak zobaczyłem to, to od razu myślałem, że i komentatorzy i tak dalej będą sobie po prostu pekę z niej cisnąć, nie? A w żadnym wypadku, no a to wręcz ona szacuneczek, sobie... no. No pewnie, że tak, no wiesz, za koleżankę ile mogła, tyle zrobiła, no. No dokładnie, no po prostu dobiegła do końca i tyle, to i by to wystarczyło, żeby dostali te dwa punkty, tak? Jak tak to się... gówno przejechać, przepraszam bardzo. Skręcasz w prawo od razu i potem skaczesz i... Pierwszy skręt w prawo. Okej, okay, dobra, bo tu jest, są cztery checkpointy, a wystarczy przez dwa przejechać, to jest dziwne. Tak, czasami tak bywa, że jest trollololo, nie? Że niby wygląda, że musisz ten, ale nie musisz ten. I możesz też tamten. To dobrze, nie wiedziałem czy mogę. Możesz, pozwalam ci. Ok, to fajnie. Ja jestem w porządku, nie? Wiem. I, potem skaczesz już potem. Jak wypijesz, co? Ty tam wiesz jak ja wypiję, jaki ja jestem. Ty kurna. Kiedy ty przyjedziesz w końcu do mnie? Nie wiem, chyba pralkę na gazie, że znowu zostawiłem, muszę ojczyć, wiesz? Dobra, no. Nie wiem kiedy, Marcin, nie wymigasz się, nie, to nie ma szans, to tam, wiesz, to... Bo ja po ciebie przyjadę tam, na te twoje Malediwy i cię zaciągnę do samochodu. Dobrze, przynajmniej nie będę musiał jechać. No, jaki cwaniaczek, no. To kierowca będzie, Marcin, dobrze. Kurna, w ogóle, właśnie się poczułem, że ja głodny jestem. Chyba a co jeszcze kaski po weselu. No właśnie jeszcze nic nie jadłem, chyba kaski no tak, po weselu schodzi. No odważnie. My nie, na przykład sobie zrobiliśmy pince, taka ala pizza. Pince? Pinca. No, bardzo ładnie. Wiem co to jest pinca, tak? Bardzo no, to my sobie w wersji hawajskiej żeśmy zrobili. O Jezus, dobra, no to czyli, no nie, do, nie, w ogóle nie mamy czym rozmawiać, no to jest, jak możesz to nazwać pincą w takim razie? Bo... Tak było na opakowaniu napisane, kurwa. A przecież to jest jakaś profanacja, no jak jaka można profanacja? Na NASA wrócić? Jaka profanacja? Zapytaj się Włocha. No i co? Powie. I co mi powie Włoch? To tak weźmie rączkę do góry i powie... Kiedy pojebany jesteś, Hunter? Mario Luigi, Princess in the Another Castle, kurwa, to mi powie, no. I co? I co z tym? Co z tym zrobimy? Kiedy pojebany jesteś, że ty ananasa na pizzy no i... kładziesz. Tak ci powie. I co się zmieni w moim życiu? Że usłyszysz, że jesteś pojebany, no. Po co włosku. To zmieni? No, będziesz usłyszany, czy coś. Będziesz miał usłyszane. Słyszę to od 10 lat, kurwa, w internecie dalej się nic nie zmieniło. Co to zmieni? Zadaję pytanie. No nic, no. No właśnie, kurwa, także co? No, ale ja ci mogę powiedzieć, mogę że jesteś pojebany. Mogę sobie pierdolnąć
Nawet i kokosa, kurwa, na pizzę, jak będę chciał. O jest. Tylko nie opowiadaj o tym ludziom, bo wiesz, ja chciałbym żyć. Dobrze, nie wypuścisz tego odcinka, dobrze, nie będą słuchać tego, kurwa, elegancko. Bo ja nie chcę psuć sobie życia, no po prostu. Ja nie chcę słuchać takich profanacji po prostu, no i tyle, no. A tak poważnie, to ostatnio moja żona miała chętkę na pizzę z czekoladą. I chuj wszystkim w dupę. I co, spróbowałeś i dobra? Nie próbowałem. Ja nieważne, nie, dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o hawajską, a najlepiej jeszcze z Nutellą. I do następnego odcinka, trzymajcie się. Kto co lubi, na razie.